Twoje uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Środki finansowe w wysokości 25 tysięcy zł. Poza datą opracowanie projektu modernizacji terenów zielonych ulica Agaa 77, wnętrze blokowa, ulica Nowowiejska, Królewska Urzędnicza Kazimierza Wielkiego, ulica Kazimierza Wielkiego 112, przyjętym uchwałą nr 21/202/2012 Rady Dzielnicy Piątek Robocze z dnia 10 lipca 2012 roku przeznacza się na zadanie budowa windy dla osób niepełnosprawnych w zespole szkół specjalnych nr 4 z ulicy Zakątek 2 w Krakowie. Realizator ZEO, zespół szkół specjalnych nr 4 z ulicy Zakątek 2 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z tym podjęciem. Szanowni Państwo, w związku z tą uchwałą zaprosiliśmy na dzisiejsze posiedzenie Rady panią dyrektor Paszyńską Longę z zespołu szkół ogólnokształcących. Specjalne. Przepraszam, zespołu szkół specjalnych nr 4, która to pani dyrektor objęła nie tak dawno tą placówkę po przeniesieniu 31 liceum. I w związku z tym, że bardzo poważnie podeszła do tego zadania, planuje budowę windy wewnętrznej. Z tego co wiem, to winda ma kosztować około 130 tysięcy złotych i... Przepraszam, tu napisano 140. Około. 140. No, miejmy nadzieję, że będzie tańsza. Tak. Ja już wiem dzisiaj, że będzie około 130 na dzień dzisiejszy. Jeżeli jeszcze przyciśnie kryzys, którego nie ma wykonawców windy, może będzie jeszcze tańsza. W każdym razie bardzo bym prosił pani dyrektor, żeby naświetliła z łaski swojej kilka, w ogóle ten cały temat bardzo bym prosił. Kwestie finansowania. Ja chciałam Państwu bardzo podziękować, bo tak jak Pan Przewodniczący powiedział, jesteśmy tutaj nową placówką, dopiero drugi rok, a Państwo bardzo życzliwie traktujecie nas od samego początku. Jest nam bardzo miło, tym bardziej, że różne mieliśmy doświadczenia wcześniej, a teraz naprawdę bardzo pozytywne. Także bardzo jesteśmy wdzięczni, dziękujemy. No i w ogóle zapraszamy zawsze do nas. Można przyjść, zobaczyć, pooglądać, ile zrobiliśmy za między innymi też pieniądze, które od Państwa dostaliśmy, więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Jakby pani dyrektor też mogła powiedzieć w kilku zdaniach, co zostało wykonane. Tak, w tym roku dostaliśmy od Państwa pieniądze z dzielnicy piątej na sfinansowanie remontu sali gimnastycznej, która była no, w fatalnym stanie i udało nam się zrobić całkowity remont sali gimnastycznej, łącznie z cyklinowaniem i malowaniem podłogi, malowaniem ścian, lakierowaniem, wymianą oświetlenia na specjalne, dostosowane do sal gimnastycznych. I oprócz tego jeszcze wymiana drzwi, dwóch par drzwi wejściowych, jeszcze oprócz tego troszkę, jak Pan Przewodniczący ładnie powiedział, przycisnęliśmy wykonawcę i jeszcze z tych pieniędzy udało nam się wyremontować korytarzyk doprowadzający do sali gimnastycznej. Oprócz tego jeszcze uzyskaliśmy pieniądze na częściową wymianę chodnika, ponieważ chodnik chyba powstał tak jak szkoła w 1967 roku i od tego czasu nie był wymieniany. No a nasze dzieci może jeszcze nie są dziećmi z niesprawnością ruchową, czy nie są dziećmi na wózkach, ale niektóre naprawdę fatalnie się poruszają samodzielnie, wręcz z pomocą. No i mieliśmy już takie przykre wypadki, że dziecko się wywróciło, czy nogę sobie tam rozbiło. Tak może przepraszam, że humorystycznie, ale to właśnie taką sytuację a propos tego chodnika, tam dziecko się wywróciło, rozbiła sobie dziewczynka nogę w zeszłym roku i mama do mnie przyszła mówiąc, pani dyrektor, ja pani pomogę, ja na panią złożę skargę do Wydziału Edukacji, bo zaraz pani dadzą pieniądze na remont chodnika. Nie, dziękuję, proszę mi w ten sposób nie pomagać. No ale to tak tylko humorystyczne, natomiast faktycznie udało nam się wyremontować może nie cały plac przed szkołą, ale tą najważniejszą część, czyli taką szeroką na 2 metry, zrobiliśmy taki szeroki na 2 metry pas wzdłuż szkoły, z dwóch stron, przy wejściu do szkoły i przy wejściu do przedszkola. Także to najważniejsze miejsce, którym dzieci idą, jest faktycznie wyremontowane, idealnie równiutkie, także też bardzo dziękujemy tutaj Państwu za pieniądze.
No i jeszcze jedna rzecz, może niewidoczna, ale bardzo korzystna i bardzo potrzebna naszym uczniom, czyli uzyskaliśmy od Państwa dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznej do metody Warnkego. To jest taka metoda, która wspomaga nie tylko dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale generalnie można powiedzieć, że dzieci z trudnościami w nauce. I to jest metoda, gdzie trzeba zakupić komputer z całym oprzyrządowaniem, ze specjalnymi programami. I w zależności od tego, jak wiele tych pomocy się zakupi, można wprowadzić terapię indywidualną albo nawet z całą grupą dzieci naraz. Najpierw są takie specjalne programy i jakby urządzenia dodatkowe do diagnostyki dziecka, bardzo takiej szczegółowej, punktowej, a potem w związku z określoną diagnozą już prowadzi się zajęcia rewalidacyjne. Także tyle się nam udało zrobić i jeszcze raz mówię, bardzo dziękujemy. Natomiast nie chcąc już tak przedłużać, dwa słowa na temat gminy, jak Pan Przewodniczący pozwoli. W Krakowie jest w tej chwili jedna szkoła, w ogóle jedna, na cały Kraków, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ruchowymi, czyli generalnie dzieci na wózkach. Jest to szkoła na ulicy Dygasińskiego, czyli dokładnie na drugim końcu Krakowa, w Prokocinie. Wszystkie dzieci z tego Krakowa, które mają niepełnosprawność intelektualną oprócz zaburzeń ruchowych, no niestety muszą tam dojeżdżać, czyli na drugi koniec miasta, to można sobie wyobrazić, jak to wygląda, w korkach, które są, a dzieci jeżdżą na 8 do szkoły i koło 4 z niej wracają. Także jest to faktycznie bardzo duże utrudnienie. No w związku z tym też mój jakby pomysł na to, żeby w momencie, jak tutaj uzyskaliśmy ten budynek na ulicy Zakątek, gdzie jest faktycznie dużo miejsca i dzieci na wózkach mogą śmiało wewnątrz budynku się poruszać, no żeby jednak zaproponować takie rozwiązanie, żeby tutaj również one mogły tą naukę podjąć. No ale właśnie, jeden zasadniczy problem windy, ponieważ nawet jeżeli te dzieci wjadą na parter, no to cóż z tego, jak muszą się poruszać przez dwa piętra szkoły, gdzie są pracownie różne i terapeutyczne i dydaktyczne. W związku z tym no, próba znalezienia rozwiązania, czyli zakupu budowy i zakupu dźwigu. Dlatego mówię, że już wiem, że około 130 jednak tysięcy, ponieważ dzisiaj rozmawiałam z panem projektantem, który przyszedł do nas do szkoły i oglądał dokładnie usytuowanie przyszłej tej windy. Winda by się mieściła w środku, w budynku szkoły, także nie trzeba budować na zewnątrz żadnego szybu. Po miarach dokładnych okazało się, że będzie się ona mieścić dokładnie między filarami zbrojeniowymi, więc mówiąc tak kolokwialnie, wystarczy wykroić dziurę i zbudować tylko i wyłącznie prosty szyb, tak. Co jakby faktycznie no nie jest tak strasznie drogą inwestycją, plus oczywiście zakup samej windy jako mechanizmu windowego, prawda? Sam mechanizm windowy w tej chwili, taki wyceniony, ten, który mógłby być u nas w szkole, kosztuje 20 tysięcy euro, czyli 80 tysięcy złotych mniej więcej. Oczywiście to są windy, są te mechanizmy dźwigowe różnego typu, natomiast ten, na który my byśmy się zdecydowali, to jest mechanizm stosunkowo niedrogi, ponieważ, ja przepraszam, ale nie jestem w ogóle człowiekiem technicznym, więc możliwe, że coś tutaj poprzekręcam, niemniej istotą sprawy jest to, że jest to mechanizm hydrauliczny, który nie potrzebuje dodatkowego podszybia lub nadszybia, czyli nie trzeba wybudować w górę ani w dół nic, co jest jakby tańszym rozwiązaniem. A poza tym to jest taka wersja tańsza, bo jeździ powoli, jak Pan powiedział, co dla nas nie jest jakimś problemem, prawda? My nie mamy 100 pięter, nie musimy z szybkością naddźwiękową się przemieszczać. Więc jak mówię, około 20 tysięcy euro sam mechanizm dźwigu kosztuje, plus reszta no to jest budowa samego szybu, który też może być z różnych materiałów budowany. Oczywiście tam szklany jest droższy, a budowany z cegły czy tego typu materiałów tradycyjnych jest tańszy. Dlatego mówię, że nie umiem w tej chwili Państwu powiedzieć, ile dokładnie budowa takiej windy kosztuje. Około 130 tysięcy. Oczywiście w momencie, jeżeli będzie zrobiony projekt, ten projekt będzie zawierał dokładną wycenę. Tyle, ile ta winda będzie kosztowała. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, niestety się kryzys nie skończył.
i Wydział Edukacji, jak rozmawiałam w poniedziałek, w piątek z panią dyrektor Samborską Draszką, Wydział Edukacji nie jest w stanie wpisać budowy naszej windy, chociaż widzi potrzebę, nie jest w stanie wpisać do planu finansowego na przyszły rok, ponieważ ma zabronione, jak to wyraziła się pani dyrektor, wpisywanie nowych inwestycji. Mogą planować środki finansowe tylko na dokończenie inwestycji, które są już rozpoczęte, no, natomiast nasza gmina nie jest instytucją rozpoczętą, czyli nie może się znaleźć w planie finansowym na edukacji na przyszły rok. Ja natomiast znalazłam projekt unijny, program unijny, który jest realizowany przez starostwo powiatowe. Projekt, który zakłada dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. I w tym programie moglibyśmy wziąć udział, moglibyśmy złożyć nasz wniosek. Program dofinansowuje 50% całości inwestycji. Czyli jeżeli liczymy, że około 130 tysięcy ta funda będzie kosztowała, no to 50% jesteśmy w stanie uzyskać właśnie w tym programie, z tego programu. No niestety drugiej połowy, powiem uczciwie, po prostu nie mamy. Po prostu nie mamy. Też z rozmów z panią dyrektor Samborską Tracką wynikało, że Wydział Edukacji, który rozumie nasze potrzeby, stwierdza, że jeżeli będą jakieś no właśnie resztki z różnych innych inwestycji zaoszczędzone, to oczywiście Wydział Edukacji tutaj nie może nas wspomóc jakąś kwotą na wyrównanie. Natomiast no, nie jest w stanie zapisać tej windy w planie finansowym. Także bardzo byśmy tutaj prosili jakby z jednej strony o pomoc w sfinansowaniu projektu tej windy, to jest około 20 tysięcy złotych. Znów mówię około, dlatego że jest to zależne od tego, czy do budowy takiego szybu jest potrzebne pozwolenie na budowę, czy tylko zawiadomienie. Więc ja też tak uważam z mojej informacji, też tak wynika. I wtedy ten projekt jest troszkę droższy, dlatego mówię około 20 tysięcy. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, no to jest trochę tańsze, ale to 25 tysięcy to jest ta wersja najdroższa, o której mówię. No ale też uczciwie mówię, że no, napisaliśmy tutaj do Państwa prośbę o pomoc w sfinansowaniu tego naszego 50-procentowego udziału później w windzie, dlatego że po prostu no, Wydział Edukacji nie przeznaczy na to środków. Widzi taką potrzebę, dopłaca teraz do transportu tych dzieci, bo ustawa o systemie oświaty nakazuje dowozić te dzieci do szkoły, czyli one są dowożone transportem z tej części Krakowa do Krokocimia, codziennie tam i z powrotem. No ale to jest inna pula pieniędzy, z tamtych można płacić. No, no tutaj jakby nie ma możliwości, żebyśmy te pieniądze dostali. Także bardzo bym prosił, ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo duża kwota, ale myślę, że bardzo potrzebna, naprawdę bardzo potrzebna, a stosunkowo no, jakby niewielkimi środkami, w cudzysłowie, z racji tego dofinansowania, które to jest program do 2015 roku, w tej chwili istniejący, nie wiem jak będzie, może będzie przedłużony, ale w tej chwili tego nie wiadomo. W związku z tym no, jeszcze możemy to dofinansowanie dostać. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć projekt tej windy, no złożymy te dokumenty wszystkie potrzebne. Bardzo proszę. Pani dyrektor, jeśli będę mówił źle, to pani mnie poprawi, ale ja rozumiem, że ten projekt pani widzi jako projekt przyszłościowy. Mówię na podstawie tego, że na razie, ponieważ byłem na waszym obiekcie, no i widzę, jakie dzieci wychodzą i wchodzą. I przyznam, że nie zauważyłem ruchowo tak niesprawnych, dla których byłaby potrzebna winda. A jeśli tak, to jak procentowo, prawda, się to kształtuje, jeśli chodzi o te dzieci, jak ona byłaby wykorzystana? Czy też, jak mówię, powiedziałem przyszłościowo, pani planuje, że te część dzieci, które tam gdzieś są otworzone, to trafią tu? No może tak to? Tak. No, to w tej chwili mam około 140 uczniów w szkole i mniej więcej, szacunkowo tylko mogę powiedzieć, około 10-20% będą to dzieci na wózkach. W
tej chwili nie ma ani jednego dziecka na wózku. Nie zaobserwowałem. Nie, nie. My nie przyjmujemy takich dzieci. Ja mogę powiedzieć z praktyki, że dzwonią do nas tacy rodzice i pytają o możliwość. Nie ma takiej możliwości. Ja w ogóle takich dzieci nie przyjmuję z racji tej, że po prostu no, nie mam możliwości. Raz, że trzeba by je wnieść w ogóle do szkoły, bo już tam wejście główne do szkoły, to jest wejście tak, posłowe. Wysokie, wysokie. Tak. Ale można by to jeszcze ominąć, wchodzić od tyłu, tam od sali gimnastycznej. No, wejść by weszły. Tylko co z tego? Zostaną na parterze. Połowa pracowni terapeutycznych jest na piętrach rozmieszczona, chociażby stołówka jest na dole. No, nie ma możliwości, nawet nie ma fizycznie osób, które by mogły nosić te dzieci na wózkę, razem z wózkiem. Prawda? Także po prostu te dzieci w ogóle nie są przyjmowane do mnie do szkoły, mimo że ja mówię, chętne by były. Wiem to z telefonów, wiem z informacji od z poradni psychologiczno-pedagogicznych, które dzieci do szkół specjalnych kierują. Także tyle mogę powiedzieć, że tych dzieci jest na dzień dzisiejszy. Dobrze, dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, mianowicie, czy już Pani przymierzała się do wniosków aplikacyjnych o te środki, o tą drugą część, czy dopiero po uzyskaniu projektu będzie Pani mogła składać, jakie są szanse na uzyskanie tych środków? Wniosek można złożyć dopiero, jeżeli mamy projekt. Zatwierdzony. Tak, musi być projekt zatwierdzony i pozwolenie na budowę, jeżeli będzie potrzebne. Myślę, że tak. Czyli projekt będzie realizowany już w tym roku. I wtedy taki jest plan. Taki jest plan. Dobrze, pytam, bo dajemy w tym roku pieniądze. Tak, tak, w tym roku plan zakłada zrobienie projektu i złożenie do 30 listopada. Taki jest termin maksymalny wniosku o nieprzekraczalny wniosku o dofinansowanie tego 50% z tego funduszu. Tak, to a drugie pytanie mam do Pani. Wczoraj dyskutowaliśmy na temat zadań podróżowych na 2014. Jest tu taka metoda, może na Pani wyjaśnię. Rehakom. Jest to metoda rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Tak, czyli spostrzegania, zapamiętywania, wyobraźni, odtwarzania, generalnie wszystkich funkcji związanych z myśleniem. I to też jest związane z zakupem sprzętu komputerowego. Sprzętu, tak. I oprogramowania. Tak, tak. Oczywiście ja rozumiem, że Państwo macie więcej takich potrzebujących niż my. Pytam się, bo... I ja to uczciwie mówię, że ja jakby skłonna jestem z czegoś zrezygnować na rzecz tej windy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Widzę bardzo dużą potrzebę tego i ja rozumiem, że no, jakby nie mogę zmonopolizować wszystkich pieniędzy dzielnicy, chociaż może bym chciała. Ale szkoda, aczkolwiek oczywiście rozumiem konieczność ewentualną jakiegoś przesunięcia tych środków. No oczywiście nie, są sprawy ważne i ciut mniej ważne. I ważniejsze. Bardzo inne. Proszę Pan Radny. Chciałem jeszcze zadać tą kwestię wniosku. Rozumiem, że warunkiem koniecznym, że ta inwestycja się udała, jest utrzymanie tych środków pomocowych z projektu. I teraz jaka jest, czy Pani Dyrektor, pewnie nie ma nigdy 100%, ale już tam rzeczy są przydzielane automatycznie przez pewne znaczy, tutaj, ja mogę powiedzieć tylko tyle, ile dowiedziałam się z Urzędu Marszałkowskiego od pana Dubiela, który zawiaduje tym projektem. No, dostałam taką informację, że jeżeli wszystkie dokumenty są złożone zgodnie z wymaganiami i nie ma żadnych zastrzeżeń, to nie zdarzyło się, żeby beneficjent nie otrzymał. Czyli rozumiem, że to nie jest tryb konkursowy, tylko to po prostu składa się. To są środki własne marszałka? Bo Pani Dyrektor mówiła coś o starostwie powiatowym. To są środki z europejskich. Tak, ale w kwestii marszałka, który przydziela starostwu, czy starostwo? Czy marszałek sam bezpośrednio rozdziela? Kto to rozdziela te środki? Starostwo. Myślę, że starostwo. Znaczy nie umiem powiedzieć na dokładnie, naprawdę. Ale mogę się jutro tego dowiedzieć od razu, bo... Nie, nie, pan nie, 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 pan dowie się tego. Pan dowie, tak. Myślę, że niekoniecznie rozdzielając środki, ale przynajmniej zagadując kwestię formalną. Ja jeszcze mam takie pytanie, że pani mianowicie ogromny optymizm mnie bardzo cieszy, natomiast powiem szczerze, biorąc pod uwagę procedury,
jakie są związane, między innymi, to myślę, że pan przewodniczący w tym siedzi, w tej problematyce, z pozwolenia na to, że to jest taka druga dość karkołomna. I tu się obawiam, żeby zdążyć tak, z pozwoleniem. Tak, uczciwie, że też się najbardziej obawiam. To jest najdłuższa droga. Ja nie mówię, bo przy takiej windzie, już pomijając UDT, gdzie jest bardzo konieczne, PPOŚ, wentylacja, nie wiem, tak. I wszyscy święci. I wszystkie te uzgodnienia są dużym problemem. Przyznaję, że to jest, dlatego pytam, to jest najbardziej... No właśnie, no tak. Dlatego... Z tym, że tak, rozmawiałam z Wydziałem Architektury, gdzie powiedziano mi, że w przypadku placówek szkolnych jest priorytet maksimum 30 dni, bo normalnie jest bodajże 65, natomiast w przypadku placówek szkolnych jest do 30 dni wydanie tego zezwolenia. Więc liczę na to, bo nie umiem tutaj powiedzieć nic więcej, że projekt, osoba, która będzie robiła projekt, jakby w cenie tego projektu, w cudzysłowie, jest również złożenie tych wszystkich dokumentów na uzyskanie, do uzyskania tej zgody. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie złożone na tyle prawidłowo, że Wydział Architektury nie będzie tutaj miał żadnych zastrzeżeń i te 30 dni jeszcze zdążymy, no dzisiaj jest dopiero 17 września, do 30 listopada jest jeszcze trochę czasu. No, tak, no przyznaję, że to jest na pewno słaby punkt, no, na który ja nie mam wpływu żadnego, bo gdybym miała, to mówię o tym istniu, ja dlaczego pytam, bo mam duże obawy o te różne uzgodnienia, bo PPOŚ na przykład straszczy na te dwa wygląda, żeby to są te wygląda. Tak, to przyznaję, no tutaj nie mam innej możliwości niż tylko jakby ta informacja, którą uzyskałam, że do 30 dni placówki szkolne nie wlicza się to też, że nawet nie spraw tych okresów uzgodnień, więc tak naprawdę to może być dłużej. Bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli. Też słyszałem o takim rozwiązaniu, żeby dokładnie za tą usługę uzyskania pozwolenia na budowę było właśnie tak skonstruowane, że to jest ze złożeniem wszelkich dokumentów w tym wydziale architektury w danym terminie. I później mamy te 30 dni, które następnie uzyskujemy właśnie to, co nam chodzi. Czy to będzie zgłoszenie, czy to będzie dokładnie w ten sam sposób właśnie dzisiaj rozmawiałam, że jakby umowa obejmuje równocześnie te wszystkie formalności związane z wyrażeniem. Ale tu chyba taki pan Tomasz się mówi, że się ktoś odwoła, ale tu nie ma takiego zagrożenia, bo to wewnętrzna jest inwestycja, ale z moim, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest niezbędne przy takiej inwestycji. No to już jest jakby poza nami. Także bardzo proszę tak pozytywnie na nas patrzeć, bo to myślę, że ładna sprawa jest. Zwłaszcza dla tych dzieci, które jeżdżą, no co by nie mówić, przez pół miasta, prawda, pani słowa ten tydzień. Bardzo dziękuję. Czy jest jakieś pytania? I w takim razie prowadzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 16 głosami uchwała została przyjęta.